Mimo tego, że Zakopane jest już pokryte śniegiem, a narty niektórych poszły w ruch, na Wielkiej Krokwi na razie przejawów sportu brak. Na początku grudnia sytuacja powinna ulec zmianie, gdyż na obiekcie trwają obecnie prace związane z ubijaniem śniegu, które przez kilka dni produkowały specjalne armatki. Pozwoli to już wkrótce na oddanie pierwszych skoków tej zimy. Gdy w kalendarzu koniec listopada, każda skocznia wymaga wykonania kilku prac. To właśnie wtedy zaczyna się sezon i każda reprezentacja liczy na to, że w swoim kraju będzie miała jak najwięcej miejsc do spokojnego treningu. Najważniejszą rzeczą, jaką trzeba niezwłocznie zrobić, jest założenie siatek, które mają za zadanie utrzymywać biały puch, by ten się nie osuwał. Później pozostaje kwestia zgromadzenia śniegu i odpowiedniego ubicia go na skoczni za pomocą ratraków. Na Wielkiej Krokwi od środy trwają właśnie te prace. Jak podaje obsługa skoczni oraz sam prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner, obiekt imienia Stanisława Marusarza będzie gotowy do skakania już w przyszłym tygodniu. Prawidłowe przygotowanie śniegu na skoczni jest pierwszym poważnym krokiem ku zawodom Pucharu Świata. Jak wiadomo, Zakopane będzie gościć najlepszych skoczków świata 23 i 24 stycznia. Zanim jednak do tego dojdzie, Wielką Krokwię sprawdzą mniej znani zawodnicy, bowiem tydzień wcześniej odbędzie się FISCA. Wszystkie informacje związane z Pucharem Świata w Zakopanem i skokami na Wielkiej Krokwi, a także planowanym na przyszły rok remontem obiektu, znajdziecie na naszej stronie. Dla skoki24.pl Michał Kardynał.